Siema, witajcie. Dzisiaj odcineczek z naprawy pługa czy naprawy. No, wiecie, no, serwisu można powiedzieć, nie? Bierzemy się za rozciąganie rolki. Rozciągamy rolkę. Bierzemy spawarkę, elektrody i co jeszcze? Przewód muszę zwinąć, bo modernizowałem. Trzeba tak, w moim małym Lemkenie, trzeba zaspawać, kurde. Trzeba zaspawać, naspawać muszę ścinacz. Jak wiecie, że nie montuję ich w oryginalne miejsce, przez to, że się zapycha pług i odkładnie mówię, te ścinacze mam wyżej. I tak to wygląda. Tu mamy spawarę, ten szykuję, pierwszy ściągniemy przewód i będziemy działać z pługiem. Dobra, przetargaliśmy te graty. Teraz pokazuję wam, co tu mamy. Jest to pług trzyskibowy. Pierwsza generacja Unigrudziąc bodajże. Z tego co się nie mylę. Jest to pług, myślę, że z wieku. Myślę, że z wieku tego oto ciągnika. Czyli w granicach lat 70. Podobno najlepsze pługi Unigrudziąc. Najlepiej podobno się sprawdzały w polu, najlepiej orały, ale ile w tym prawdy, nie mam pojęcia. Co muszę zrobić jeszcze? Muszę wymienić zapewne lemiesze. Lemiesze z firmy Zenox, właśnie chciałem je pokazać wam. Łańcuch mi się, kurde, zerwał wczoraj, jak u Piotrusia orałem. Jak u Piotrusia orałem pole. Aha, taka zależność. Czyli to będę musiał opuścić jeszcze w dół. Tam śruba wypadła. No, były przygody u Piotrusia, niemałe. Ale summa summarum, zaoraliśmy w końcu. Bo trochę miał ugoru tam przy drodze. Tak, powierzchnię zwiększał i tak. Taka zabawa była. No. Dobra, i ten łańcuch będę musiał założyć, ale na razie podpinam nowy zabytek. Ja no żartuję, nie jest to żaden nowy nabytek, jest to pług wuja Daniela, tego co John Deere'a miał i ma do tej pory. I robię jego renowację, tego pługa. Lemieszy z firmy Zenok, zaraz wam pokażę. O, zawleczkę, bo lepiej się sprawdza. Co jest? A, dobra. Tu jest wężej, tam jest szerzej. Muszę to skręcić. Okej. Daję na najniższy. Na najniższy ten, część łącznika. Mamy dzisiaj wtorek, bodajże? Wtorek. Który wrzesień, to nie wiem. Waży ten pług trochę, mimo swojej konstrukcji. Jest dość ciężki. No i tak. Co będziemy w nim robić? Będziemy w nim lemieszy na pewno wymieniać. Sobie trochę odjadę. O. Proszę bardzo. Kapcie przysiadły. Ładnie Cię prezentuję. Ostatnio orałem Mateusza pługiem. To prawda, trochę zarałem. O. Dobra. Lecimy na razie sprzęta. Ja mam telefon. Dobra, co będziemy musieli zrobić? Na pewno dokręcić pierwszą supicę. Druga jest sztywna, trzecia też. Lemierz będę wymieniał. Muszę czekać, czy się... to jest 22. Muszę wziąć 19. Młotek się przyda, bo młota nie robota. 19. Nie wiem, czy się nie obejdzie. Nie trzeba chyba iść po szlifierkę i ciąć to, bo to jest. To się już nie ustoi. Aha.
to się trzeba chyba ciąć te śruby. Mam nowe kupione prowadnice. Jakieś są jeszcze w tym pługu. No i co? Ja cię kręcę. Będzie roboty. Gdzie? Zaraz zobaczymy. To śruba się powinno już... Ej, idzie. Śruba się powinna starać się ukręcić. Pewno nie będziemy musieli ciąć niektóre, bo na pewno się nie utrzymają. O, no mniejsza. Będę się bawił tym. Ja wam pokażę. Mamy tutaj lemierz z firmy Zenox. Proszę bardzo. Lemierz poszerzony. Waga 5,3 kg. Jest bardzo fajny. Zobaczcie. Będzie prezentował tu w pługu. Teoretycznie powinno iść to tak. Tam, nie, tak, bo tak jak śruby są, że tu brakuje części. Części odkładni. I będę musiał coś tu wykombinować. Ten lemierz jest taki sam. To już się zgadza. No i oczywiście ten pierwszy, gdzie będę musiał pewnie naspawać tu trochę blachy, żeby ładnie go przykręcić, żeby leżał w ten sposób leżał. Nie leżał tak, tylko tak. Żeby trochę leżały te lemierze, żeby nie redlił tak po prostu i dlatego. Dobra. Z firmy Zenox, pamiętajcie, mam jeszcze smary z firmy Zenox. Sami widzieliście na odcinku, jak widzę, nasmarowaliśmy. Jest to smar na bazie litenu. Mydła litenowego znaczy się. Bardzo dobre smary. Do 120 stopni, od 120 stopni topnieją dopiero. Także to wysokiej dość klasy smar. O proszę. Trzy takie sztuki piękne. Będziemy tu zakładać. Co jeszcze? Co muszę zrobić? Na pewno wziąć spawarkę. I co? Zaspawać te trzy śruby tutaj. Te trzy śruby tutaj, bo się obkracają. Bo inaczej ich nie dokręcę. No. Także co? Dobra. Ja tu się przygotuję do pracy i zaraz się widzimy. Jestem z powrotem. Musiałem wziąć duży kaliber. I co? Jedziemy z tematem. Ostatnio tata seciał płytki. Opa. Albo płytki, albo w łazience coś. Dobra. No, nie będę się cackał z odkręcaniem. Mówię, wezmę, wytnę te śruby, bo taką zabawą to do jutra tego nie skończę. A chciałem jeszcze coś podziałać dzisiaj w polu. Bo pogoda jest, a jutro znowu mówią deszcz. Ostatnio palało nas 50 litrów. I tak, niestety trzeba robić, bo jak doleje znowu, to nie wiem, czy się wjedzie. Już teraz jest dość mokro. Jest dopiero po tym, jak doleje. Mamy to. A na razie nam nie będzie pewnie potrzebne. Ja tu schowam na bok póki co. Dobra. Wszystkie odcięte. Duży flex to jest flex. Bez tego ani rusz. Tym małym to. Ho, ho, ho. Ten lemierz jest dobry jeszcze. Na pewno się przyda. Ten również jeszcze jest w miarę w ładnym stanie. Bez duta. Co teraz będziemy robić? Muszę z powrotem teraz wrócić ten pług. Bo ciężki jest pieron. Za 400 kilo. Może nie, ale za 300 na pewno. Waży. No i stoi. No i stoi. Trzeba go zapiąć znowu do ciapka.
Pogoda dzisiaj cały świat. Najpierw słońce, potem chmury. Ale zanim tak się stanie, to założę śrubę na ramię, bo drażni mnie to. Te lata tak cały świat. Niestety skończyła się wczoraj. Ta, która to była wcześniej. Śruby takie jak kołki zrywalne w pługu, coś ten deseń, powiem wam. Ale swoją funkcję spełniają. Jak się zerwie, to się zakłada nową i tyle. Te obejmy miałem, ale gówno warte, powiem wam szczerze, że urwie się to, to ani potem to wyjąć, bo to z gównolitu robione. Z gównolitu robione i tyle. Tam założona też jest nowa, bo ostatnio się zerwała i powania, a co nie. O proszę, tu będzie pierwsza sztuka. Mamy śruby. Po to wziąłem tam makitę małą, żeby właśnie takie miejsce jak to trochę wyczyścić. Skończyły mi się tarcze. Skończyły mi się tarcze szlifowania, byłem dzisiaj w mieście, zapomniałem kupić. O. Proszę bardzo. Tylko zanim będziemy musieli tak nadspawać coś tutaj, parę, dwie kropki zrobimy, żeby ten lemierz leżał w lepszej pozycji. Dobra, ja się biorę za montaż, za spawanie. Pierwszą sztukę już zakręcamy tak naprawdę. Spawałem sobie takie dwie kulki po rogach, nie spawałem żadnego profilu. Stwierdziłem, że to bez sensu przez to, że wcześniej u siebie miałem taki płaskownik spawany i zdawało to egzaminu. Najlepiej właśnie tak jak teraz zrobiłem jegóreczki na spawać i one będą zdawały swój egzamin. Ten lemierz będzie leżał w takiej pozycji jak ma leżeć, o widzicie? Jest kurde po ludzku teraz, że tak powiem. Dobra. O. I ten lemierz leży w lepszej pozycji, nie leży w ten sposób, tylko jest w innej pozycji całkiem. Dobra. Pierwszą mamy z głowy. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Zakładamy drugi. Drugą sztukę. O. Ten pług będzie wyglądał jak należy. Teraz z tymi lemieszami. Dobra. Dobra. Bierzemy następny lemierz i elektrodę. Oczywiście w masce spałem, bo ostatnio spawałem ścinacze bez maski. No to powiem wam, że tragedia była. Nie polecam. Pioch w oczach, ten co nie zaznał, to lepiej niech nie próbuje. Muszę ten złom pozbierać później. Dobra. I pyk. Tu będzie trzeba blachę wstawić. Na co my to wstawimy? Najpierw założę lemierz, żeby było wygodniej. Żeby było wygodniej. Co? Wygodniej. Wygodniej wymierzyć blachę. Dobra, bierzemy się za montaż. Widzimy się już pod koniec, nie będę wam zanudzał. Po prostu spałem taki tu kulkę, tu taką kulkę i montuję lemierz. O jest! Lemierze są. Zostało nam jedynie dorobić tu taki kawałeczek blachy. Zastanawiam się, z czego to wykonać. Lemierze, jak widzicie, leżą teraz jak należy. No i co? Ja się teraz biorę za znalezienie kawałka blachy. Podnoszę sobie pług. Pamiętajcie o kodzie Zenox, o kodzie na firmie Zenox, na stronie zenox.pl, dolnikowo.pl5, macie 5% rabatu.
Dobra. I co? Zobaczymy, czy się to znajdzie taki kawałek blachy i będziemy rzeźbić dalej. Ścinacze chyba jeszcze przeniosę. Stąd wyżej. Wpierw zobaczę, jak to będzie szło. I czy się będzie w ogóle orało, jak to będzie się orało, czy się odkładało, czy nie. I jak nie, no to przebiję je tu wyżej, muszę spawać. Mam jeden tam i spawamy na górę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jesteśmy chwilę dalej. Odpiąłem sobie, jak widzicie, jedną skibę, żeby ciapkiem poorać. Wjechałem tylko tak naprawdę 10 metrów zrobiłem, żeby obić go z rydzy. I co, doszedłem do wniosku, jak z dwoma skibami orałem. No pięknie odkłada. Dokładnie pięknie odkładają, tylko jeszcze ścinacze dorzuciłem wyżej. Jak były niżej, tak są wyżej teraz. O, tak są wyżej. No i teraz będzie robił robotę. Ja zakładam ostatnią skibę z powrotem. Piękna sprawa. Dwie śruby. Cybant. I dziękuję. I się trzyma. Piękna sprawa. Wygodna przede wszystkim. No i co? Będziemy orać. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Kończę na dziś. Mam jeszcze parę rzeczy do zrobienia. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Nie wiem z czego, a w przyszłym tygodniu będzie orka już. Także trzymajcie się i do następnego. Na razie. Thank you.